Cześć, ja jestem Oliwier. Dzisiaj przejedziemy się do Częstochowy stradą. Między innymi w głównej roli będzie pożegnanie pociągu TLK Wyczółkowski. Przechodzi on na klasę Intercity z TLK. Numer jednostki 36 WA 006. Impuls, świętokrzyski impuls. Numer pociągu 207-20 do Kielc. Już w Skarżysku. Teraz idziemy na tamten peron. Na pociąg TLK Wyczółkowski. A tutaj Hubal stojący. Najprawdopodobniej do Koński. Podeszłem na chwilę do parowozu. Wykonawcą transportu tego parowozu. W ogóle przemalowanie i postawienie tu była spółka Axel Rail. Ładnie się prezentuje pomimo paru lat upłynięcia już od postawienia. PT4713. A tu jedzie Hubal do Końskich. Ładny spolinowóz. Tutaj widok na odstawione jednostki M57 w starej malaturze. Regio, tak zwane Bordo. Parę lat tu stoję. Praktycznie są już napisane daty kasacji, ale spóźniałem się. Jedzie Ignacy Wyczółkowski. EP07351. Jeden z ostatnich takich widoków. Stare wagony TLK, stare otwierane okna, jak już znikną, to nie będzie ten sam klimat. Już za parę dni tutaj będzie Intercity. Szkoda. Tutaj nas przedział. Na samym początku, cały wolny. Pięknie. Szkoda, że gniazdek nie ma. Ale cóż. Niestety okno przymocowane. Nie da się, nie da. Nie da się. Tutaj jak kolega mówi, też się nie da otwierać. Zobaczę w innym wagonie. Mam nadzieję, że na jakieś trafię, bo chciałbym wam pokazać widok tutaj. Piękny widok. Zima, TLK. Tylko te okna. Przenieśliśmy się do innego wagonu, bo tutaj gniazdka, wiadomo, lepiej. Okna tak samo, oblokowane w zimę. No ale cóż, nic nie poradzisz. Pociąg TLK Wyczółkowski zaczął kursować 15 grudnia 2019 roku. Po remontach w Dęblinie będzie on teraz kończył jazdę jako TLK i zmieniała się kategoria na Intercity 10 grudnia 2023 roku. Roku tego. Jeśli chodzi o planowe zestawienie, będzie miał on nawet w składzie wagon kombo.
pod lokomotywą. Lokomotywa EP07 351. Lokomotywa oryginalnie EU07 351 została wyprodukowana w roku 1985 w zakładach Hipolita Cegielskiego. 28 lutego 2002 roku zostało odmienione oznaczenie na EP07 351. Co najciekawsze, mam jeszcze z wyjazdu do Białegostoku zdjęcie jej na stacji Warszawa Wschodnia, które wyświetli się Wam tu. Jak widzicie, teraz jest odświeżona w nowym malowaniu Intercity, w nowym schemacie. Po modernizacji 26 lutego 1999 roku lokomotywa otrzymała reflektory, tak zwane telewizory, czyli no też zezy tak zwane. Czyli wiadomo, nowsze światła, lepsze oświetlenie. A w 1985 roku jeszcze nosiła tak zwane wiadra, czyli no klasyczne reflektory. Oświetlenie niezbyt dobre. Klimy też nie miała, tak jak każda oryginalna siódemka produkowana w zakładach Hipolita Cegielskiego, choć myślę, że na samej produkcji wątpię, że jakakolwiek siódemka miała klimatyzację albo ogrzewanie. Jeśli miała, proszę mi poprawić w komentarzu. Innych osób. Ciekawe. Może ktoś się pochwali w komentarzach, jakby wiedział. Bardzo by mi było miło. Siódemka z bliska. Zachowane. Wjedzie na port pierwszy przy peronie drugim. Pociąg objęty jest rezerwacją i wagony od początku składu pociągu 8, 7, 6, wagony 5, 4, N 81. Tylko dwie takie jednostki czynne. Osamotniony skład TLK Wyczółkowski. Dzisiaj w ostatnie dni skład jest zestawiony z dwóch wagonów bezprzedziałowych, jeden taki z nieuchylanymi oknami, a drugi z uchylanymi. To jest albo ten dalej, nie wiem, już tam. Tutaj piękne, stare. Na stacji Kielce główne. Jak to się nazywało? Kurde, nie pamiętam, ale no. Stare, po prostu stare, stare. Tutaj ponowne spotkanie z jednostką, którą jechałem z Ostrowca do Skarżyska. Praktycznie mógłbym do Kielca, ale do Skarżyska taniej i większa podróż Wyczółkowski. A tam dalej N64009. Nie będę już robił zbliżenia, żeby pana nie nagrywać. O, siódemka. Już nie nagrałem. Chwila. Może się uda? O, to tylko wózki, ale może być. Zauważyłem ET22 w oddali. Chwila. Może to się uda? Nie tu. Oj, otwarty dobra.
A tu ja. Jedzie. 073. O, jeszcze stary schemat PKP Cargo Logistics. A tu odjechał Duet N57. Po modernizacji lekkiej. Tak zwany. Jedzie flirt. Do Zakopanego, kurde ty, co to było? Nie pamiętam. Ile? A, Karłowicz. Warszawa Wschodnia do Zakopanego. Nowiutka jednostka, lśni się. Wyprodukowana. Stadezy. A tu Akatus N6409. A tu wagon pierwszej klasy. Podoba mi się. Ładnie. Już nie wiem, czy to widać. Takie większe odstępy są tutaj, a tutaj, bo w wagonie pierwszej klasy jest mniej przedziałów, co wiąże się z większą ilością miejsca. A tutaj, tak jak wspominałem, wagon z nieuchylanymi oknami, bezprzedziałowy. Tutaj typ wagonu. 004 to chyba numer taborowy. I już Częstochowa stradą. Tutaj Edytka i Wyczółkowski. A obok Stadler z Wybickim. Tutaj Wyczółkowski, Połaski i Wybicki. Stadler, siódemka, Edytka. Pierwszy traf 6DG Cargo Unitu 140, numer taborowy. Pierwsza ciekawa lokomotywa ET22939, tak zwany rekin w malowaniu historycznym, z, jak widać, węglarkami.
przyjechał ET22 2028, tak zwany szerszeń, albo jak niektórzy mówią BMW, a obok trzypak lokomotyw EU07 1525 1502 i byk 715. Tutaj podjechał po rozkazy Vectron MRC rzadki traf, ponieważ spółka MRC praktycznie nie istnieje, zbankrutowała. To malowanie już jest na wymarciu. Z takich powodów, że nasza TLK orzeszkowa była opóźniona, musieliśmy się przejść 2 km do Częstochowy osobowej. Już jesteśmy w Częstochowie osobowej, idziemy na Regio. Jednostka EN63022, Świętokrzyski Impuls. Jedziemy do Włoszczowy Północ, z Włoszczowy do Kielc bodajże i do Ostrowca. No chyba przesiadka jakaś tam jest, no. Jeszcze się domyślę. Albo w sumie nie domyślę, tylko zobaczę. Siadamy. Could be.